Panie trenerze, przed meczem rozmawialiśmy, był pan pewien wiary w cud zespół. No a co się stało, że no nie dało się? No na pewno jak przed każdym meczem. Wiara jest ważna, bo po to się trenuje, żeby wierzyć, że to co robimy na treningach przyniesie efekt na meczu. No dzisiaj nie przyniosło. Na pewno mnie boli osobiście głupio stracone bramki w takich sytuacjach. Teoretycznie przez nas gdzieś, które mogliśmy sami sobie zapobiec, a tu tracimy. Ja na pewno trzeba odnieść się do gospodarzy, że dla mnie no, zasłużona wygrana. Bardziej chcieli, więcej mieli przekonania, więcej takiej charyzmy, no i było widać to na boisku, dlatego gratuluję przeciwnikowi no, 3 punktów. Niestety my nie zdobyliśmy, ale mówię, no dzisiaj gdzieś na boisku było widać większą determinację u gospodarzy. Nam zabrakło jakichś pojedynczych tych sytuacji, no i z tego się bramki traci, dlatego to jest przykre. Tak wyglądało w drugiej połowie, że jak włączyli prąd, to panu zabrakło prądu w zespole. No to jest najgorzej, że bramka tak samo na 2-0. Teoretycznie piłka wychodzi, ale zawodnik gospodarzy miał dzisiaj wiarę, jak cała drużyna, że tą piłkę złapie, no złapał, zaciął dośrodkowanie i jest 2-0. I ta sytuacja no, może oddać wszystko to, jak dzisiaj się mecz toczył. Panie trenerze, nareszcie zwycięstwo. W dzisiejszym meczu i dwie połowy, jedna taka wyrównana, a druga, jak włączyli światło, tak zespół dostał prądu. Jak pan to oceni? Myślę, że cały mecz generalnie był pod naszą kontrolą. Pierwsza połowa, co prawda tylko z jedną bramkową przewagą, ale tych sytuacji było może nieklarownych, ale momenty sytuacyjne strzelenia bramki było ich sporo. Mogliśmy tą przewagę mieć większą, ale najważniejsze, że ta połowa pierwsza też była pod pełną kontrolą. Druga, chcieliśmy kontynuować swoją pracę, którą rozpoczęliśmy już z początkiem meczu i ta właśnie kontynuacja pracy i ta konsekwencja tej pracy przyniosła nam jedną bramkę kolejną, za chwilę kolejną i ten mecz mógł równie dobrze zdecydowanie wcześniej się zamknąć przy z większą liczbą przewagi bramek, ale tak jak powiedziałem, ta praca konsekwentna przyniosła nam tą przewagę i w rezultacie 3 punkty. Dzisiaj dwie bramki zdobyła klasyczna dziewiątka, Max, jak pan to mówi? No tak, Max w ostatnich meczach nie strzelał i wiem, że ciężko na to pracował, żeby dzisiaj te bramki strzelać i bardzo się z tego cieszymy, bo znalazł się w takich miejscach, gdzie właśnie ta klasyczna dziewiątka być powinna, zarówno przy dośrodkowaniu Przemka Wicika, jak i później przy akcji Adriana Grudnia. Był tam, gdzie być powinien, sfinalizował, świetne sytuacyjne momenty dały mu bramki. Cieszę się bardzo, bo on w każdym meczu pracuje bardzo ciężko na te bramki i tym bardziej się cieszę, że dzisiaj mu się udało strzelić te dwie bramki. Dzisiaj zagrali wszyscy zawodnicy, którzy byli wpisani do protokołu. Tyle, ile mogliśmy zrobić zmian, 7, tyle dokonaliśmy. Kadra jest bardzo wyrównana tak naprawdę i ci zawodnicy, którzy weszli dzisiaj z ławki, równie dobrze mogliby zagrać na początku meczu lub wejść w ten mecz dużo wcześniej. Jestem przekonany, że zagraliby równie dobrze jak ci w wyjściowym składzie, ale więc żałuję, że czasami mogę wystawić tylko tych 11 zawodników, ale oni ciężko pracują wszyscy w tym zespole, więc myślę, że w kolejnych meczach będziemy mogli liczyć na każdego z nich również.